Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument S.A. Instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS.TAX, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzisiaj naszym gościem jest... Jakub Chmielniak. Dzięki za zaproszenie. To ja dziękuję, że to zaproszenie przyjąłeś, tym bardziej, że skala, w której działasz, no to dla mnie ona jest w pewien sposób powalająca, no bo w biznesie jesteś 9 lat, zatrudniasz 200 pracowników, generujecie miliony obrotów rocznie i rok do roku rośniecie o 30%. Do tego masz 17 marek odzieżowych w tej chwili, czy już więcej? No powiedzmy, że sklepów internetowych, to nie wszystko są marki odzieżowe. To są różnego typu projekty e-commerce'owe, ale też wiesz, agencje influencer marketingowe, jakieś apki. Ja jestem również producentem, więc jest jedna produkcja, druga, jakaś zdziewiarnia, różne takie rzeczy. To zacznijmy może nietypowo. Powiedz coś, czego ludzie nie widzą, bo takie rzeczy są za kulisami. Jaką cenę musiałeś zapłacić, żeby zbudować taką skalę biznesu? No przede wszystkim musiałem zmienić zupełnie swoje życie. Nikt się nie spodziewa tego, co go czeka, jak podejmuje jakieś ambitne wyzwania i nie inaczej było w tym wypadku, czyli wyobraź sobie studenta polonistyki, studenta kulturoznawstwa, kogoś zainteresowanego generalnie naukami społecznymi, kto wraca do swojego rodzinnego miasta i bez żadnego zaplecza finansowego, merytorycznego, podejmuje próbę zbudowania przedsiębiorstwa. I ta próba jeszcze mu się udaje. I też tak spektakularnie. Nie wiem, czy to jest aż tak spektakularne, bo są większe, są większe sukcesy, jestem w stanie kilka wymienić. Kuba, robicie kolosalną robotę, jakby to trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć, tym bardziej, że ty masz ile? 30 lat? Dopiero? 32. 32, no to wciąż młody gość. To jest tak, no bo to się zaraz po studiach, w zasadzie to nie mam nawet magistra, bo musiałem, jeszcze czwarty rok dojeżdżałem do Krakowa z Bielska, później piąty rok już totalnie nie było czasu, no bo niestety, ale... Niestety, ale sprawy bardzo przyspieszyły. No i teraz, jak nie wiesz czegoś jako student, nie wiesz jak zbudować organizację, to tak samo nie wiesz jako 20, nie wiem, później 6, 7, 8-latek, jak zbudować jeszcze większą organizację. Uczysz się wszystkiego na bieżąco. Dzisiaj mamy 2020 rok, ja cały czas muszę kompletować swoją wiedzę na bieżąco. Dlatego ja tak trochę, powiedzmy, patrzę z dystansem na frazę pod tytułem, że to jest olbrzymi sukces, bo ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo rozgrzebane cały czas mamy niektóre rzeczy w organizacji, ile rzeczy wymaga udoskonalenia, gdzie wciąż jesteśmy na przykład strukturalnie tą małą firmą, a gdzie dopiero mamy aspiracje, żeby stać się tym takim prężnym polskim przedsiębiorstwem, co ważne, działającym w skali globalnej, bo mnie to interesuje. Interesuje mnie robienie polskich marek, ale na cały świat. To ponownie to pytanie podrążę. Jaką cenę musiałeś zapłacić? Co było trudnego bądź bolesnego w tym procesie? Ja nie odpowiedziałem na Twoje wyjściowe pytanie. No bo jakby ta historia jest oczywiście bardzo ciekawa, natomiast ja też staram się, żebyśmy w naszym programie pokazywali tą drugą stronę tej monety biznesowej, gdzie jednak no, są jakieś takie momenty, gdzie człowiek być może wątpi, ma gorszy okres, albo sprzedaż nie idzie tak jak powinna, czy są jakieś inne problemy, więc jaką cenę Ty musiałeś zapłacić? Ja jestem młodym Polakiem, młodym mężczyzną poszukującym jakiegoś fajnego, sensownego sposobu na to, żeby swoje życie przepędzić. Wymyśliłem sobie jakiś sposób, jakiś scenariusz przed laty, ale faktycznie nie spodziewałem się, że ilość wyrzeczeń i trudów będzie aż tak wielka. Nie oszukujmy się, ja to też mówię każdej osobie, która do mnie pisze, że maraton i to maraton, nie wiem, po pustyni, bez wody i bez wsparcia i jeszcze gonią cię dzikie wilki po pustyni, trochę bez sensu, no nie, dzikie skorpiony, no to jest obrazek. Natomiast tak, to nie jest tak, że z biegiem czasu jest coraz łatwiej. Może w pewnym momencie liczę na to, że będzie łatwiej. Natomiast z biegiem czasu tego stresu jest tyle samo, tylko on jest w większej skali. Tych zadań jest coraz więcej, ale plus też jest taki, że tych zadań jest tyle, ile sam sobie nałożysz na własne... W sensie mnie nikt nie zmusił, żebym otwierał kolejne projekty. Nie? To jest moja decyzja świadoma. Wiedziałem, z czym to się będzie wiązać. Wiedziałem, że to będzie jeszcze więcej pracy. Ale ambitny. Co Cię napędza, że właśnie tak bardzo skalujesz swoją działalność? To jest ten punkt wyjścia. W sensie ja nie robię tego, to nie jest sztuka dla sztuki. Ja nie podjąłem się tej misji prowadzenia działalności gospodarczej, budowy firmy, zarabiania pieniędzy tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem sobie kupić lepszy samochód, że chciałem, nie wiem, kiedyś na jachcie, do Saint-Tropez i jetem i najlepsze zegarki. Zrobiłeś już to wszystko? Nie, właśnie, nawet nie. Nie tylko dlatego, że mi na tym nie zależy, ale też nie stać mnie na latanie jetem. To jest bardzo drogie rzeczy. Natomiast tak, ta motywacja, która była we mnie od samego początku, ona nie jest stricte związana z tym, czym się zajmuję, czyli traktuję to, czym się zajmuję, jako środek do celu, który chcę osiągnąć. A te cele, które chciałem osiągnąć, one stricte są związane z tym, z czego ja wyszedłem i z czym dalej czuję się związany. Czyli ja wyszedłem, tak jak wspomniałem, z uniwersytetu, z nauk społecznych, z humanistyki i to nie jest tak, że powiedzmy jakieś cele naukowe czy ideały, które wtedy mi przyświecały, one się zdezaktualizowały, że jestem w tym momencie, byłem, nie wiem, idealistycznym 23-latkiem, dzisiaj jestem cynicznym kapitalistą, technokratą w wieku lat 32. Ja mogę się wcielać w rolę technokraty, natomiast moje motywacje po 9 latach pozostają niezmienne. W sensie ja bym chciał krzewić humanistykę, chciałbym założyć szkołę filozoficzną, chciałbym móc zrobić ją po swojemu, z osobami, które cenię, z moimi przyjaciółmi. Chciałbym zrobić to w taki sposób, którego nikt mi nie nakaże, więc muszę to zrobić za własne pieniądze. Czyli trochę tak jak w dokumencie na Netflixie Dr. Dre z Jimmy Iovinem otworzyli po prostu za swoje pieniądze szkołę muzyczną, która tam łączyła sztukę, muzykę, chyba jeszcze jakieś inne elementy. No ja jestem bardzo proedukacyjnie nastawiony. Dlaczego? W pewien sposób widać to też właśnie w mojej takiej działalności publicznej ostatnio, ale to jest charakter. Ja mam taki nauczycielski charakter. To zresztą wydaje mi się jest podwaliną sukcesu też w mojej organizacji, takiego, o jakim teraz możemy mówić, bo ja zajmuję się e-commerce'em. E-commerce wbrew pozorom to jest bardzo techniczna, bazująca na danych, matematyczna, wielowątkowa sprawa, gdzie musisz oporządzić wszystko. Ja jeszcze jestem producentem, ale musisz oporządzić jakby samą reklamę, sklep, musisz robić influencer marketing, dbać o logistykę, nowe produkty. To jest niesłychanie skomplikowana sprawa wbrew pozorom, bo to się tak wydaje. Żeby kupowanie w sklepie było łatwe, my musimy wykonać niesłychaną ilość pracy. I teraz ja prowadzę firmę w Bielsku Białej, w bardzo nowoczesnym, awangardowym obszarze właśnie, jakim jest e-commerce. I to nie jest tak, że na rynku pracy miałem szereg specjalistów, których musiałem wyłącznie znaleźć albo wyłącznie dobrze im zapłacić i oni razem ze mną albo wręcz zamiast mnie te firmy rozwijają. My się musieliśmy wszystkiego nauczyć, w sensie ja się musiałem wszystkiego nauczyć i później musiałem przekazać tę wiedzę. Musieliśmy ją budować wspólnie z moimi członkami mojego zespołu w wielu różnych obszarach. I być może gdybym nie miał w sobie takiego zacięcia związanego z pozyskiwaniem, z taką ciekawością, z pozyskiwaniem tej wiedzy i umiejętnością przekazywania tej wiedzy, to mogłoby mi się to nie udać, bo budowałem, powiedzmy, w środowisku wysoce nienasyconym tymi kompetencjami, na których dzisiaj stoi moja organizacja. A miałeś kiedyś takie myśli, że łatwiej by Ci się rozwijało na przykład ten biznes w Warszawie? Albo ktoś Ci tak doradzał, podpowiadał? Ja mam powiedzmy perspektywę na Warszawę, w sensie miałem biuro w Warszawie, mam teraz nawet spółkę jedną w Warszawie, ale nie sądzę. To jest zawsze coś za coś. Mógłbym się zastanawiać, czy na przykład, nie wiem, w innej branży bym sobie lepiej nie poradził. Czy w ogóle dobrym rozwiązaniem było to, że ja pojechałem do Bielska i zacząłem coś tam robić, ale jak sobie pomyślę, miałem 23 lata, kilka tysięcy złotych na koncie, których nie musiałem wydawać, bo mieszkałem u rodziców, więc miałem spokój przez pewien czas. Co ja mogłem zrobić innego? A miałeś jakiś okres sodówki? Może jakieś takie króciutkie okresy sodówki. No powiedz o tym. Ale to nie jest nic spektakularnego. Może gdzieś tam w pierwszych latach taki samochód zamiast innego, który później tak sprzedałem. Co to był za samochód? Nie, to można mówić naprawdę, humorystycznie można to ująć, bo mówimy o absolutnie bardzo wczesnym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie kupiłem sobie Mercedesa Seka, taki klasyczny wóz, taki wyglądający, no taki trochę gangsterski. Nie, ale szybko go sprzedałem i te pieniądze, które zarabiałem, zresztą tak jest do dzisiaj, one są przeze mnie reinwestowane konsekwentnie w firmę. A powiedz, co było kluczowe, żeby, jak wspominasz w ogóle zatrudnienie pierwszego pracownika, pierwszych pracowników, co było kluczowe, żeby z tego jednego pracownika urosnąć do 200 pracowników? No bo to jest pułap, którego prawdopodobnie większość przedsiębiorców nigdy nie osiągnie. Stąd też to pytanie, żeby właśnie przybliżyć tym przedsiębiorcom, jak ten proces wyglądał u Ciebie, że w pewnym momencie nagle masz tak duży zespół ludzi. Adrian, ja na pewno nie byłem fantastycznym rekruterem od samego początku, pewnie byłem totalnie beznadziejny, dopóki się tego nie nauczyłem zresztą i teraz uważam, że mógłbym wiele rzeczy poprawić i cały czas staram się swoje rekruterskie skille, cały czas rekrutuję, też się tym zajmuję, tylko na wyższym szczeblu, nie? Mam tam jednego office managera, dyrektor HR, ale jeżeli przychodzi do jakichś takich rekrutacji kierowniczo-dyrektorskich, no to zajmuję się nimi osobiście cały czas. Podasz jakiś przykład takiej złej rekrutacji, którą Ty zrobiłeś? I co to były za błędy? Oj, zdarzają mi się, że zdarza mi się kogoś przyjąć, sądząc, że ta osoba posiada pewne kompetencje, które deklaruje i jakby nie wykryć tego już na tym etapie, że ona tych kompetencji nie posiada. To jest aż tak trywialne. W sensie ludzie oszukują w swoich CV-kach i nawet po tylu latach i gdzieś tam z dużą wiedzą i przenikliwością można po prostu się naciąć. Zdarza się cały czas. Ale to ważne, żeby to później w okresie kolejnych 3-4 miesięcy wykryć, no i to jest ten kluczowy okres później, że przyjmujesz kogoś. Ale Ty pytałeś o te pierwsze lata. No w pierwszym roku, czyli w 2012, wiem, że miałem jedną stażystkę, tak jeszcze tak bawiliśmy się trochę w tę firmę. Potem pojawili się faktycznie pracownicy, na początku to byli... Ja nie miałem pieniędzy, tak jak Ci powiedziałem, więc ja zlecałem rzeczy na początek. Jakby ja robiłem sam wszystko w tej firmie, nawet, nie wiem, drukowałem rzeczy na DTG kiedyś sam, bo na początku Mr. Google and Miss Go, czyli ta wyjściowa moja marka odzieżowa, robiła takie standardowe printy. Więc ja stałem przy tej drukarce DTG i sam to drukowałem, żeby było jak najtaniej, nie? Natomiast pojawiły się pierwsze osoby biurowe, to były takie stanowiska typowo, jak to w firmie, która powstaje, od wszystkiego, trochę od obsługi klienta, trochę od pakowania paczek. To myśmy pakowali te paczki sami, nie, własnoręcznie, to ktoś mi musiał pomóc, żeby te paczki pakować, no to pakowaliśmy we dwójkę, nie. Tak to wyglądało, ja ostatecznie w zasadzie poza szyciem i programowaniem, to wszystkie rzeczy robiłem w tej firmie, które teraz robią inni, no to nie ma takiej rzeczy, której ja bym kiedyś nie robił sam. Tak naprawdę ten przyrost pracowników, on się pojawił końcem 2012 roku, czyli powiedzmy jak się przekręcał pierwszy rok prowadzenia działalności, kiedy ja stwierdziłem, że muszę postawić produkcję własną. No. Z czego to stwierdzenie wynikało? Jakiś problem z dostawcami? Czy? Też, tak, ale z zamówień. Pojechałem z przypadku na targi, z przypadku, w sensie to było tak jakby ja nic nie wiedziałem. Odkryłem w internecie, że jest coś takiego jak trade shows. Zobaczyłem, że tu w Berlinie są jakieś wysłałem z 5 maili do różnych, na jednych powiedzieli OK, mamy wolne miejsce, przyjedź. Zapakowałem się do Dobla z wieszakami. Takimi zwykłymi, jakiś totalny basic, pojechałem, no i przywiozłem klientów. I się okazało, że to było powiedzmy czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień już spływały zamówienia i nagle się okazało, że ja dostaję zamówienie na 2000 sztuk leginsów, no i trzeba to zamówienie zrealizować, no bo przecież firma, nie? Halo, nie powiem nie. No to powiedziałem tak i trzeba było kombinować. Miałem podwykonawcę, oczywiście jak to z podwykonawcami bywa, on też mi się gdzieś tam końcem roku zaczął psuć i robić słabą robotę. I tak, no i na pewno wtedy, ale to już było też jakoś tak, ja wcześniej zadecydowałem, że trzeba mieć tę własną produkcję, że to jest taki produkt skomplikowany, że tak będzie lepiej, taniej, bezpieczniej. No i tam właśnie w listopadzie wjechały pierwsze maszyny, potem już od stycznia kolejnego roku, lutego pojawiła się, najpierw miałem kilka krawcowych zatrudnionych Zajmowała się nimi właścicielka zakładu krawieckiego, w którym szyłem, która później była moją kierowniczką szwalni w pierwszych latach, bo ją zatrudniłem. No i już powiedzmy w lutym 2013 roku miałem kilkanaście krawcowych, krojownie, lecieliśmy na 3 zmiany z drukiem, powstawał magazyn i zręby. I no już wtedy w 2013 roku w pierwszej połowie ta firma już miała pewnie z 50 osób. A ten moment właśnie, ten przełomowy, gdzie nagle zaczęliście gwałtownie rosnąć, to z czego to było finansowane? Twoje prywatne środki, nie, firmowe? Wszystko od klientów. Czyli cały czas jakby reinwestycja tego, co po prostu sprzedawałeś, zarabiałeś? Tak, czyli bardzo zdrowo. Okazało się, że produkt, który udało nam się wynaleźć, który udało nam się produkować, on był nowy, on stał się modny. To jest ta bluza z pełnym zadrukiem. To jest produkt, którego nie było wcześniej. No i się okazało, że jest popyt na ten produkt. No i trzeba było się martwić, jak ten popyt zagospodarować. No i faktycznie ta firma została zbudowana za pieniądze od klientów. Jeszcze to sprzedawaliśmy w euro, bo sprzedawaliśmy do Niemiec, do Francji. No i za tą kasę udało się kupować maszyny, zatrudniać pracowników, uczyć się. No i jakoś tam dalej poszło. To był pierwszy, drugi rok. No i lekcje, które wtedy zostały udzielone i ta wiedza, która zaczęła się gromadzić, no na szczęście została przeze mnie dobrze wykorzystana i to nie jest tak, że ten wzrost przebiegał bez zakłóceń. No to powiedz mi tych zakłóceń, jakąś dajmy nutkę dramaturgii, no bo... Wiesz co, to może tak powiem, ja trafiłem na okres, kiedy e-commerce zaczął wzrastać, a jak ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. W sensie, jak e-commerce zaczął rosnąć, to tradycyjny rynek dystrybucji odzieży na zachodzie zaczął słabnąć. Czyli my w pierwszych latach bazowaliśmy na resellerach, to była dystrybucja offline'owa, e-commerce był malutki, ale trafiliśmy na taki ostatnią końcóweczkę tego B2B, taką, że starczyło powiedzmy właśnie na 2-3 lata takich zamówień rozsądnych, ale to nie było tak, tylko to było tak w ten pierwszy rok i tak. I teraz z tego wynikały troszeczkę, powiedzmy, takie problemy wzrostowe na początku, że okazało się, że nie da się, czy mamy problem, żeby na przykład rosnąć jako organizacja, żeby pozyskiwać nowych klientów, no bo ci klienci wypadali z rynku, bankrutowali, nie mieliśmy na to wpływu. I tak to sobie leciało 2013, ten pierwszy rok 2014, 2015, 2016, no i po drodze zaczęliśmy mocno stawiać na e-commerce, który też przez powiedzmy ze 2 lata, tak 2-3 lata, znaczy ja miałem sklep internetowy od samego początku, tylko że gdzie tamten sklep, a gdzie to, co było później, nie? W sensie ta firma się zaczęła od e-commerce'u, tylko to był e-commerce na poziomie, wiesz, 1 zamówienia dziennie, nie? To myśmy wtedy robili influencer marketing, kolekcje z influencerami, to był początek 2012 z laskami, blogerkami, które dzisiaj jeszcze gdzieś tam funkcjonują, ale są już zupełnie, jakby nie trafiły do mainstreamu i nie przebiły się. Czy to, że się uśmiechasz, wynika z tego, że po prostu sentymentalnie właśnie wspominasz tamte czasy, czy po prostu wydaje Ci się, że tamte działania były pod kątem skuteczności zabawne względem tego, co masz teraz? Tak, trochę sentymentalne, trochę były zabawne, bo znaczy, śmieję się, że nie wiedziałem wtedy na przykład, że to, co robię, to jest influencer marketing. Ja jako totalny amator zastanawiałem się, co zrobić, żeby sprzedać swoje produkty. No to, żeby sprzedać produkty, no to musi być jakaś reklama, jakaś ekspozycja, ludzie to muszą zauważyć. No to co? No to znalazłem sobie blogerów. Wtedy to byli blogerzy, nie influencerzy, nie? Inne czasy. I robiliśmy kolekcję. Dzisiaj, kiedy wiesz, to znajdziesz to w case'y, że to jest top of the top, co można robić, to jest najbardziej nowoczesne rzeczy, właśnie kolekcje z influencerami, marki na tym zbudowane, a ja jakiś tam chłopak z Bielska, że to robiłem już 2012 i w sumie fajnie. No, ale efektywność tego była bardzo niska i no i tak jak mówię, dopiero ten e-commerce zaczął dominować, myślę 2015, 2016, już tak od 2017 to jest tak, że złapaliśmy naprawdę wiatr w żagle, po kilku latach gromadzenia tych kompetencji nauczyliśmy się tej reklamy, wypracowaliśmy technologię, i cała firma zaczęła się przekształcać już tak stricte pod e-commerce. No dzisiaj e-commerce stanowi 95%, myślę, przychodu całej organizacji, także to jest totalna dominacja. Mhm. Właśnie na e-commerce opieram dalszy rozwój, aczkolwiek cały czas staramy się, żeby to B2B, które teraz zmieniło swoje oblicze, no bo właśnie internet przeorał nasz rynek odzieżowy, dzisiaj są marketplace'y, Zalando, Asos, Allegro, Amazon, eBay i mnóstwo innych, o których nikt w Polsce nie słyszał, bo każdy kraj ma jakieś swoje marketplace'y. I staramy się jakoś też do nich uderzać i z innymi markami, no i szukać tej okazji. To zanim o e-commerce trochę więcej porozmawiamy, to jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili, no bo skąd pojawił się pomysł w ogóle? No bo to chyba nie jest tak częsta sytuacja, że ktoś wymyśla produkt i nagle się okazuje, że na niego jest boom. Przeważnie jest tak, że tego boomu nie ma, albo jest tak, że ktoś wychwytuje pewien trend i się pod niego w pewien sposób podczepia. Bo z tego, co rozumiem, to Wy ten trend troszeczkę wykreowaliście. Już Ci powiem, jak to było. Ja przez pierwsze pół roku, jak już wspomniałem, robiłem takie zwykłe ciuchy. W sensie stwierdziłem, że wtedy, że będę robił ciuchy, bo nie mam kasy na nic innego i ciuchy się wydawały proste i w to poszedłem. No tyle, co mi starczyło, żeby pojechać do Łodzi, kupić jakieś materiały, spróbować coś poszyć, spróbować coś sprzedać. Mhm. To jest simple as that. No i co? I dość szybko zauważyłem, bo to akurat to był taki czas, Quake popularny, generalnie po necie latały takie wiski tych blues full printowych. Tego nie było jako fizyczny produkt, ale gdzieś 2012, jakiś artysta chyba gdzieś takie wiski porobił, to się podobało. To stwierdziłem, to jakbym to zrobił, to by to miało sens, to może by się to udało. No i potem było kminienie, jak to wyprodukować, jak to drukować, kto to zrobi. Trwało to kolejne miesiące i w tym samym miesiącu powstało Mr. Google and Miss Go w tej full printowej odsłonie i Aloha from Deer, która była wtedy moją marką konkurencyjną, a którą po kilku latach kupiłem i która dziś jest tak samo w stajni moich brandów. I tak z biegiem czasu kolejne firmy podpinały się pod ten trend. Mhm. Mam od Was bluzę, takiego chłopca, który wspina się po linii do księżyca. Dla mnie to była taka pewnego rodzaju metafora po prostu tego, że gonisz swoje marzenia. A to z Bittersweet? To jest Aloha from Deer. Aloha from Deer, na 100%. No, tych wzorów to... No, na pewno nie pamiętasz, tak? Ale tylko po prostu chciałem wiem, który to jest wzór, ale właśnie akurat on nie był aż chyba tak popularny, żebym go przyporządkował do marki, ale fajnie, bardzo mi miło. No myśmy wypchnęli już w świat, wyprodukowaliśmy strasznie dużo tych ubrań, więcej za granicę niż do Polski i faktycznie da się to zobaczyć na ulicach. I wracając do wątku, no jakby zobaczyłeś tą wizualizację, zacząłeś kminić, jak to zrobić. Tak, to znaczy znalazłem podwykonawcę, zresztą tego samego chyba podwykonawcę, którego wtedy miał Mariusz, jakoś tak to się złożyło, bo to był podwykonawca z Podkarpacia, on też jest z Podkarpacia. No i tak to wtedy poszło. Tylko właśnie podwykonawca później się okazał niesolidny, na szczęście właśnie wcześniej już zamówiłem maszyny, na szczęście maszyny były niedrogie. No, dużo takiego szczęścia na początek, ale tak, no szczęście jest jednym z takich czynników, którego ludzie nie do końca biorą pod uwagę i nie lubią tak mówić, że ja to miałem szczęście, a muszą się czasem te okoliczności dobrze poskładać i nie inaczej było w tym wypadku. Oczywiście. Też takie troszeczkę dawanie szansy przypadkowi, nie? No bo gdybyś na te targi nie pojechał, to jakby nie wiadomo, czy byście wystartowali tak mocno i czy w ogóle byście wystartowali w takiej skali. Ja tak o tym mówię, że jest taka szeroka, rwąca rzeka zdarzeń i trzeba się po prostu w tę rzekę wejść po prostu po szyję i może wtedy coś z tej rzeki, ale też może się to źle dla Ciebie skończyć. Ja widzę chłopaków, którzy mają swoje firmy, ale są tak zestresowani, że zdrowie im się sypie, nie wychodzi im, też właśnie nie mają takich drogowskazów, takich role models, takich osób, które obserwując, na których mogą się oprzeć i stwierdzić, o kurczę, to on faktycznie pracuje dzień w dzień, nic innego tam nie robi, nie imprezuje, nie hastluje, tylko robi swoje, no to może w ten sposób, może to jest dobry wzór. No właśnie jeden z powodów, dla których powiedzmy trochę wyszedłem do internetu, żeby być takim drogowskazem, że można budować te polskie marki globalne, tylko że trzeba się urobić, po same łokcie się mówi, tak? No to po same trzeba się zanurzyć. Z końcówki włosów, trzeba się zanurzyć w pełni. A to czy widzisz jakieś takie uniwersalne, wspólne mianowniki właśnie przedsiębiorców, którym biznes ciężko idzie? Ciężko idzie, w sensie, że się właśnie stresują, że ten biznes jest prawie takiej przyjemności. To Przeważnie stresujesz się, bo czegoś nie dopilnowałeś, czegoś nie przepracowałeś do końca, nie przyjmowałeś czegoś do wiadomości i to potem w ciebie uderzyło. To nie jest tak, że... Znaczy, oczywiście są sytuacje losowe, nie wiem, jesteś restauratorem, zdarza się COVID, nie? Czy tego typu, że nie wiem, pojawia się nagle konkurent, nie wiem, sprzedajesz na Amazonie, Amazon wprowadza taki produkt jak ty masz, wycina cię. To są rzeczy, na które nie masz wpływu. Może tutaj trochę bardziej, bo powiedzmy, nie wiem, postawiłeś za mocno na jeden kanał dystrybucji, było wiele sygnałów dookoła na przykład, że należy robić inaczej. Ale generalnie najczęściej jest tak, że ludzie sami na siebie ściągają nieszczęścia i sami sobie, tak samo w życiu, tak samo w biznesie. Czyli jeżeli, nie wiem, nie pilnowałeś cash flow, obudziłeś się, że nie masz kasy, to ty nie dopilnowałeś cash flow, nie? Jeżeli okłamałeś inwestora, dał ci pieniądze, a ty go okłamałeś nie mając na przykład tego produktu albo wiedząc, że to rozwiązanie nie do końca jest takie, jak sprzedajesz i to potem wychodzi na jaw, to jesteś ty. No i takie przykłady oczywiście można mnożyć. Ja jestem generalnie z tych ludzi, którzy szukają przede wszystkim problemów, czego sami nie dopilnowali. Ja sobie suszę głowę aniżeli innym i jeżeli jest jakiś problem strukturalny, nie wiem, w tym roku mieliśmy problem taki, że bardzo dużo zamówień spłynęło, nie byliśmy się w stanie tak szybko wyskalować, wyszły pewne jeszcze braki, powiedzmy, w zarządzaniu, w middle managemencie i co ja sobie mówię? Mówię, stary, miałeś 2019 rok cały, nic się nie działo, miałeś spokój, mogłeś poszukać, co jeszcze można udoskonalić. A nie, że kurde, no dobra, no zrobiłem ten wzrost 50%, było bardzo ciężko, jest wyskalować produkcję, musiało się tak zdarzyć. Tylko myślałem, co mogłem zrobić w 2019 roku, żeby w 2020 było mi prościej, przespałem to. Nie? Szukam tych niedociągnięć po swojej stronie, ale nie biorę tego osobiście, że po stronie, nie wiem, Jakuba Chmielniaka, który jest taki-śmaki i nie wiem, mi się do tego nie nadaje, tylko Jakuba Chmielniaka, który wciela się w pewną rolę przedsiębiorcy, technokraty, nie? Osoby, która zarządza na danych, rozwija, ma ambicje i co mogę robić lepiej, żeby jako ta osoba pracująca, żeby uniknąć tego w przyszłości. Takie chyba zdrowe podejście, co? I uniknąć stresu wtedy. A stresujesz się tym teraz czymkolwiek, czy nie masz takich stresów? Pewnie, że tak. To co cię stresuje na co dzień? Przede wszystkim, tak szczerze powiedziawszy, na tym etapie, jeżeli jest taki gruby stres, bo jest stres i stres, no, możesz się po prostu, nie wiem, spiąć na 2 dni, możesz mieć jakieś coś krótkotrwałego, a możesz mieć, nie wiem, długotrwałe problemy. U mnie akurat, jeżeli się stresuje czymś, to się stresuje, zresztą wydaje mi się, że przedsiębiorcy co do zasady tak mają, to są cashflowowe tematy. Że jakby kasa rozwiązuje wszystkie problemy. Czyli powiedzmy, że mam kapitałochłonny biznes, jestem producentem, muszę kupować maszyny, muszę budować stoki, muszę to wszystko finansować i muszę się martwić o to, żeby ten cash flow się spinał, nie? Jeżeli się nie spina, no to później generuje to stres. U mnie źródło stresu zawsze wynika z kasy, a stres z kasą zawsze wynika z tego, że dość agresywnie skaluję swoją firmę. Staram się ta ilość projektów na przykład, nie? A czy przy tym skalowaniu wspierasz się jakkolwiek inwestorami? Nie. A dlaczego? Wiesz co, miałem... dlaczego nie? Było blisko, w 2014 roku tam MCI chciał wejść, ale stwierdziłem, że niezależność. Że niezależność jest ważniejsza od tego, że w tym momencie mogę mieć ciężko i byłoby mi prościej, że jednak warto postawić na niezależność. Częściowo miałem wspólnika, to go spłaciłem, teraz mam jedną, drugą spółkę z inną osobą z takich nowych tematów, więc też gdzieś tam te kapitałowe relacje się pojawiają, ale jeżeli chodzi o core firmy, no to jestem z tym sam. Czemu go spłaciłeś? Nie dogadywaliśmy się, więc trzeba się było jakoś porozumieć. To jak wygląda taka rozmowa, kiedy się z kimś nie dogadujesz i chcesz mu zaoferować gotówkę, żeby dać mu szansę rozwoju w innej branży? Stwierdzacie, że się nie dogadujecie i trzeba coś z tym zrobić, no i negocjujecie. To są takie same negocjacje, jakbyś negocjował, tylko no wiesz, to jest takie kwasogenne, nie? Więc tutaj trzeba stąpać ostrożnie, ale generalnie tak jest, że czasem się, jak wiesz, zbiera i w pewnym momencie, jak się rozchodzisz z kimś, to to jest ulga. Mhm. Nie? Jakby jesteś związany, to myślę, że podobnie czasem jest w związkach, jesteś z kimś związany emocjonalnie, jest jakiś taki bagaż, że jakby ciężko ci odpuścić, nie? Trzymasz się tego, bo jednak tyle czasu zainwestowałeś, tak. A trzeba powiedzieć, to się nie uda. Mhm. A jeszcze wracając do tych inwestorów, no bo często takim argumentem, który jest podnoszony, to jest to, że inwestorzy pomogą Ci skalować biznes, że dadzą Ci gotówkę, dadzą Ci kontakty, dadzą Ci wiedzę. Jakby, czy te argumenty, one dla Ciebie nie mają takiej wystarczającej, powiedzmy, wagi, żeby takie coś w ogóle rozważyć? Żeby było jasne, ja tego nie nawołuję, tylko raczej challenge'uję to z tego powodu, że raczej Ty stanowisz pewnego rodzaju awangardę przedsiębiorców, którzy podziękowali inwestorom, no bo jednak większość no to przyjmuje ich z pocałowaniem ręki. No to można powiedzieć, że to, co ja robię, to jest na wariackich papierach strasznie prowadzone w tym sensie i pewnie nie byłoby to kompletnie nieprawdziwe. Wiesz co? E-commerce nie jest szczególnie popularny, szczerze powiedziawszy, w takim rynku typowo VC. Też polski rynek VC jest dość agresywny, raczej aniżeli pomocny. Co to przynajmniej znaczy? Z moich obserwacji. No, że jest tam o wiele więcej kunktatorstwa na zasadzie jak dostać jak najwięcej za jak najmniej, aniżeli takiego podejścia, zróbmy razem coś wielkiego. Też nie uważam, żeby w funduszach przeważnie pracują ekonomiści, ludzie po finansach, po backgroundzie, po bankach inwestycyjnych. To nie jest tak, że oni posiadają, że to jest bardzo smart money. To jest może smart money w jakimś tam wąskim zakresie, ale no gdzie, no jak ja nie wiem, dziewiarnię stawiam, no to... Nie, w sensie powiem Ci, że ostatecznie najlepiej jest się wszystkiego nauczyć samemu i z zespołem, albo poprosić innych o pomoc. Kiedy stawialiśmy na przykład właśnie dziewiarnię, żeby produkować odzież bezszwową, to mimo, że było to dla nas duże przedsięwzięcie techniczne, bo to jest skomplikowane, to w tym wypadku trafiliśmy na fantastycznego partnera w postaci producenta maszyn z Włoch, firmy Santoni, od której kupowaliśmy dziewiarki. Bo oni nam najzwyczajniej w świecie pomogli, bo wiedzieli, że nasz sukces to ich sukces, bo kupimy od nich wtedy więcej maszyn. Mieli bardzo zdrowe podejście, obwozili nas po zakładach, pokazywali nas, wysyłali nam techników. Mhm. I to jest insight. Tego mi brakuje w Polsce. Takiego właśnie wspierania się, jest o wiele więcej podgryzania się, o wiele więcej próby zarobienia na kimś, aniżeli razem z kimś. Mhm. Teraz zgodnie z naszą tradycją robimy konkurs, więc powiedz proszę naszym widzom, jakie jest pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe jest takie. Gdybyście mieli zaprojektować bluzę ze swoją ulubioną postacią z dzieciństwa, to co to byłaby za postać i dlaczego? Z Waszych komentarzy wybierzemy 3 odpowiedzi. Każda z tych odpowiedzi dostanie od nas voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie Mr. Google and Miss Go. I jeszcze jedno pytanko na koniec, Kuba. Powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć, jak się można z Tobą skontaktować, czy nie można się z Tobą skontaktować, jak to wygląda? Ja serdecznie zapraszam, żeby oczywiście wchodzić ze mną w interakcję. Zapraszam zarówno na mój kanał, zapraszam do mnie na Insta. Staram się wieczorami, kiedy mam trochę więcej czasu, odpowiadać na pytania, które dostaję, jeżeli nie są zbyt rozwlekłe, bo czasem są strasznie rozwlekłe, ale też właśnie zapraszam na mój kanał, gdzie wiele pytań, na które możecie szukać odpowiedzi, to te pytania już tam są w stylu jak na przykład znaleźć pomysł na biznes, albo jak firma produkcyjna, firma handlowa, czy warto zakładać firmę w dużym mieście, albo czy warto zakładać firmę w małym mieście. Także naprawdę jest dużo fajnych ciekawostek. A jeszcze powiedz nazwę swojego kanału oraz Instagrama, bo część osób słucha nas na podcastach. Jakub Chmielniak i podcast Jakuba Chmielniaka. Dokładnie. A wszystkie linki oczywiście znajdują się w opisie filmu dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie. Dalsza część wywiadu znajduje się w linku poniżej w opisie filmu.